Czuwaj! W tobie jest światło. Każdy mrok rozjaśni. W tobie jest życie. Ono zwycięża. W grocie narodzenia pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. To światło z Betlejem dotarło także do nas. Przekazali nam je bełchatowscy harcerze. A my z wielką radością i nadzieją przekazujemy jego ciepło i blask wszystkim mieszkańcom gminy Szczerców. Niech ziemię rozśpiewa kolęda. Każdy dom i każdego z nas. Niechaj piękne bożonarodzeniowe święta niosą wszystkim betlejemski blask. Kochani przyjaciele, dziękuję, że nas oglądacie. Warto pomagać harcerzom. Widać to chociażby po tych zuchach i harcerzach, którzy tutaj wokół mnie stoją. To, że jest ich tak dużo w naszej gminie, to, że tak ładnie i fajnie po harcersku wyglądają, to zasługa przede wszystkim tych instruktorów drużynowych i funkcyjnych, którzy tam właśnie za mną stoją. To oni codziennie metodą harcerską wychowują właśnie tych swoich podopiecznych, tak aby to harcerstwo mogło kwitnąć. Ale sami tego by nie dokonali. W naszej gminie naprawdę mają bardzo dużo wsparcia ze strony różnych instytucji, począwszy od władz gminnych, a skończywszy na stowarzyszeniach i innych ludziach, którzy naprawdę dokładają bardzo dużo starań, aby ci nasi harcerze mogli tak fajnie funkcjonować. Bardzo wam za to dziękujemy. Życzymy na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co piękne i wszystkiego, co sobie zapragniecie w tym nadchodzącym 2018 roku.